Siemano do wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i w dzisiejszym odcinku będzie mega fajnie z tego powodu, że postanowiłem dzisiaj podjąć próbę uratowania bzyka. Już za długo to trwa, za długo zdecydowanie, on jest uwięziony u tego szreka, mi się to totalnie nie podoba, jest coraz gorzej, jest Slenderman, jest jakaś jego wyspa, jakiś w ogóle Halloween się zaczął tutaj u nas dziać na tym wariatkowie, tak wyglądać to nie może, więc w dzisiejszym odcinku postanowiłem, że pójdę i spróbuję go uratować, ale zanim rozpoczniemy odcinek, zostawcie koniecznie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, wbijcie na mój drugi kanał, ponieważ tam są vlogi, więc zachęcam, możecie wbić. Oczywiście nie ma ich tam jakoś tak często, jak tutaj są filmy gamingowe, ale będą tam się pojawiać, znaczy będą się po prostu pojawiać filmy, nie będzie czegoś takiego, że zniknę na miesiąc na przykład, tylko będą się tak, wiecie, przynajmniej raz w tygodniu chcę, żeby ten jeden film się chociaż pojawił i będę do tego dążyć, żeby się jednak mimo wszystko udało. No a ja was witam oczywiście w Minecrafciku, jesteśmy tutaj, ja zaczynam dzisiaj w wiosce. Dlaczego zaczynam w wiosce? Nie wiem, po prostu tutaj jakoś tak stanąłem i jestem w tej wiosce, niestety zaczyna się noc, więc niedobrze, bo jak wiecie, w nocy Slenderman o wiele bardziej woli tutaj, że tak powiem, działać, ale z drugiej strony może to mi nawet pomóc, z tego powodu, że no Shrek się boi tego Slendermana, więc fajnie jakby ten Slenderman też gdzieś tam ze mną poszedł, to może ten Shrek też się jakoś przestraszy, może łatwiej będzie odbić bzyka i tak dalej. W każdym razie idę do wróżki teraz najpierw, ponieważ chcę z nią porozmawiać o tym, jak zrobić taki napad. O, widzę, że ona tam jest akurat, z tego powodu, że może ona będzie widziała, może będzie miała jakieś taktyki, może będzie, nie wiem, może mi powie, słuchaj, Shrek już zjadł bzyka na przykład, chociaż mam nadzieję, że tak nie będzie, nie? O, zostawiła tu ten bekon spleśniały. Halo, halo, halo wróżka, dzień dobry. Dzień dobry, o, no widzisz, o, teraz ja. Musimy porozmawiać, witaj, witaj również. Słuchaj, co to jest za krzak? Co to jest za donica? Większa od ciebie, że ty byś mogła w tym się kąpać. Ładny, no ładny kwiatek, ładny, całkiem sympatyczny. Ale słuchaj, ja tutaj przyszedłem w bardzo ważnym temacie, ponieważ chcę dzisiaj spróbować odbić bzyka od Shreka. Wiesz, to do bzyku, czy zapomniałaś już? Masz sklerozę na przykład? O ja, pamiętam, no to dobrze. Dobrze, no to słuchaj, ja dlaczego przyszedłem? Spytać się, czy masz jakiś pomysł, jak to zrobić. To, tak, to mój przyjaciel, tak. Masz jakiś pomysł, jak Shreka pokonać? Jakiś, nie wiem, jakaś taktyka, nie wiem, cokolwiek. Nie masz pojęcia. No dzięki, jak zwykle nie ma to jak pomoc twoja. On podobno został wrzucony do nie! Jak do gara został wrzucony? Co? Nie, no to tak nie może wyglądać. Nie, no co ty gadasz? To chyba... Nie, nie, nie mów tak, że nie jest zjedzony. Niemożliwe, żeby był zjedzony. Nie wierzę w to. Nie wierzę w to. Ten Shrek bez przerwy mówi, że go do gara wrzucisz, że go zje i tak dalej. Nie wierzę, on tam gdzieś musi być. Nie wierzę w to. No miejmy nadzieję. No też mam, no ja mam nadzieję. Dobra, to słuchaj. Jakiś plan, nie wiem. Nie wiem, czy mam, nie wiem, ze spadochronu samolotem polecić, skoczyć do tej bazy, nie wiem, wysadzić tą bazę, czy co. Jeśli oni sobie... No to musisz się dobrze przygotować. No ja jest, patrz, jestem dobrze przygotowany. Mam tak, miecz żelazny, mam łuk, mam kilof diamentowy, mam też siekierę mam. Mam wiadro i zbroję. Zbroję, no bo zbroję mam na sobie, nie? Więc chyba wystarczy, czy nie? To jak za mało? To co mam mieć więcej? No ale ja nie chcę z nim walczyć, ja chcę odbić po prostu, wiesz, ja tam jakoś chcę wejść po cichaczu, go jakoś odbić i tak dalej. Ty w ogóle jesteś jakaś ten, Shreka się pisze przez H, nie? Ale to tam już... Ty nie umiesz pisać Shrek, no ale... Jesteś starsza, starszej daty, rozumiem, możesz tego nie wiedzieć. No dobra, to czekaj, no, czyli... Czekaj, napisałeś tam, że co? Czyli chcesz się skradać, ja tak chcę się skradać, może coś dla ciebie przygotuję. No dobra, no to dawaj, co możesz dla mnie przygotować? Co mi może pomóc w tej walce nierównej z tym ogrem? Masz coś na górze? Dobra, ja tam nie wchodzę, ja nie chcę naruszyć twojej strefy prywatnej, może tam masz jakąś sypialnię i tak dalej. Czy mam wejść? Mam wejść, czy nie? Możesz wejść, okej, okay, dobra, dobra, to wchodzimy w takim razie. Co jest? Co to jest za stół? Dobra, ale jakoś ci się tu chyba niespecjalnie on mieści. No dobra, co dla mnie przygotujesz dzisiaj? Co mi ma pomóc w walce z tym Shrekiem? Bo ja za bardzo nie rozumiem. Nie rozumiem, co by mi mogło się... To? Co to jest? Czy to jest podka na niewidzialność? Czy ty właśnie tutaj upiściłaś podka na niewidzialność? Dobra, no to daj mi to. Nie za darmo! Ja chcę uratować przyjaciela, a ty mi każesz płacić za jakąś podka na niewidzialność? 97 diamentów? Dobra, ale ty jesteś skamem. Nie, ja nie ma szans, nie mam tylu diamentów nawet, jak ja mam tylko kilo diamentowy. To jest jedyne co mam. Nie mam żadnych diamentów, no skąd ja mam diamenty mieć? Ja nie siedziałem w kopalni przez cały, nawet nie miałem kiedy. Przyjaciele są uwięzieni, Slenderman, Shrek, wszystko dookoła. A tak chcesz, że ja bym miał... to jest przecena 256, wiesz co? Dobra, no niestety, ale no nie mam, no nie pomożesz mi. Dobra, wiesz co, tam jedzę tą świnię tutaj wypchaną tym pomidorem. Dobra, tam możesz wziąć pożyczkę. Ja nie będę brał żadnej pożyczki, nie będę się zadłużał na to, żeby tutaj... Poza tym ja nie wiem, jakie mam w ogóle, ty mi nie powiedziałeś sposoby, jakie mam użyć to potem na niewidzialność. Co mi da to, że ja tam wejdę niewidzialny?
Znaczy, no dobra, to mi da dużo w sumie, no bo będę niewidzialny, ale... Ale, kurczę, no ja chcę odbić bzyka, potrzebowałbym dwie, żeby go odbić, żeby mu też mógł dać. A masz dwie, raczej nie. W trakcie widzieć nie będzie, 97... Ale co z tego, że mnie nie będzie widzieć, jak on uwięził bzyka, ja muszę dla bzyka też mieć. Dobra, wiesz co? Nie pomogłaś. Ja mam inny pomysł. A co byś powiedziała na to, żebym ja po prostu jakieś tajne przejście przekopał tam. Jakoś wszedł od boku, on tam gdzieś bym go znalazł i... O, no widzisz, no i super. Świetnie. I co, ile za taką usługę się życzy? Masz jedną pochodnię, tyle, taki twój wkład w to był. Dobra, tylko uważaj na Shreka. No a... No nie, wejdę tam, po prostu przywitam się, pionę z nim zbiję i powiem oddawaj bzyka. No jasne, że będę uważać. Bo jak ci raz uderzy, to masz koniec, taki jest potężny. Dobra, no to będę uważać, nie? No ale... no w każdym razie dzięki za pomoc. Dobra, trzymaj się. Lecę, ja lecę wykopać to tajne przejście, bo to jest jedyny sposób chyba na to, żeby jakkolwiek tutaj walczyć z tym Shrekiem. Więc biorę taką możliwość, że to możemy zrobić. I kup następnym razem moją miksturę. Wiesz co? Weź tą miksturę wypisama. Ja nie będę tego kupować od ciebie. 97 diamentów za jakąś miksturę. Przecież ja sam sobie to mogę upiścić. Po polskich cenach, ja, to są po niemieckie ceny chyba, nie po polskie. Nie ma szans, nie będę tego kupować za 97 diamentów. Nie będę tak przepłacać. Dobra, lecę do tego domu Shreka, musimy pójść. Ja mam, no mam w sumie wszystko, co jest mi potrzebne. Nie wiem, wkopię się tam jakoś, zrobię jakieś boczne przejście czy coś tego typu. Bo nie widzę innej opcji w ogóle, żeby tam się dostać jakkolwiek. No ta potana niewidzialność z jednej strony byłaby spoko, nie? Bo jednak, no jednak potana niewidzialność to potana na niewidzialność, wiecie. Jednak sobie można w bardzo szybki sposób gdzieś tam wejść, niezauważonym. To byłby jakiś tam pomysł, ale z drugiej strony. No jedna mi nie wystarczy, potrzebowałbym dwóch. A dwie to już jest tam 97 razy 2. To jest 184. To nie. To jest nie 184. 180, 194. Co ja gadam, 194 to jest, wiecie, To jest troszkę, to troszkę dużo tych diamentów. Jednak mnie nie stać na takie przyjemności. Więc ja jednak, wiecie co, ja mogłem łódkę zabrać. Nie wiem, dlaczego ja idę na piechotę do tego domu Shreka. Jak tutaj dzieli nas morze i muszę jakiś bokiem iść, nie wiem. Totalnie to był głupi pomysł. Ale dobra, zaraz tam będziemy. O, teraz już będzie łatwiej. Dobra, więc słuchajcie, plan jest taki. Wkopujemy się gdzieś od boku. Robię jakieś tam, nie wiem, jakieś, no nie wiem nawet gdzie jeszcze. Zaraz to wybiorę, ale gdzieś blisko drzewa, żeby się wkopać. Tam jednak to, ta cała wioska Shreka pod tą ziemią jest jednak dosyć spora. Więc myślę, że nieważne gdzie się wkopię, prawdopodobnie się dokopię. Więc po prostu wybiorę jakieś dobre miejsce, żeby gdzieś tam jakoś fajnie, miło się, że tak powiem, wkopać i myślę, że to nam wystarczy. Dobra, jestem blisko już tego drzewa. Wydaje mi się, że czy tutaj już by się gdzieś wkopywać? Nie, myślę, że bliżej możemy podejść. I tak tutaj Shreka nigdzie nie ma na razie, więc możemy na czynku sobie gdzieś tu bokiem podejść i wybrać jakieś odpowiednie miejsce. Wiecie co? Jakby z moich obliczeń wynika, że najlepiej to było się gdzieś tu w wodzie wkopać, ale w wodzie to będzie ciężko, będzie mnie zalewać. Może tu? Albo tu gdzieś? Wiecie co? Tu jest środek wejścia, ja bym tak chciał bokiem od wejścia. Dobra, wiecie co? Wkopię się w tym miejscu. Niech będzie, że w tym miejscu się tutaj wkopiemy i zobaczymy, czy tutaj jest odpowiednie miejsce na to, żeby wykonać taką operację. Nie wiem, zróbmy tu takie przejście, czy coś tego typu. Może być tutaj. O, mamy idealny. Dobra, schodzimy tutaj. Mam nadzieję, że się dokopiemy do czegoś, bo jak się nie dokopiemy, no to w takim razie jest bez... Mamy to. Ale idealne wkopanie się, idealne. Dobra, to teraz to by mi się przydała ta potana niewidzialność. Dobra, widzowie, jesteśmy w środku, tego się nie spodziewałem, że nam się to uda, ale bardzo dobrze. Teraz muszę zlokalizować tylko, gdzie jest bzyku, ponieważ totalnie nie mam pojęcia, gdzie mam go szukać w tym momencie. Ale wiecie co, nie wiem, przejdę się po domkach, może on jest ukryty w jakichś domkach, czy coś tego typu. Ja byłem w tych wszystkich domkach, to nie ma szans, żeby on tutaj gdzieś był ukryty. Nie wierzę w to, on musi gdzieś być ukryty, nie wiem, tu jest ta lodziarnia na przykład. Czy jest szansa, żeby on był tutaj gdzieś ukryty? Nie, tu chyba niespecjalnie jest. Nie, w lodziarni raczej nie. Dobra, szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, gdzie mam go szukać, naprawdę. Czy mi się nie uda? Nie, ja muszę jakoś stamtąd uciec. Ja nie uda, kurde, nie, jest. No, są tutaj bzyku i Shrek. Są tu bzyku i Shrek. Shrek, co się dzieje, widzowie? Ej, dobra, znalazłem ich. Tam coś, dobra, nieważne. Wydawało mi się, że kogoś tam widziałem. Shrek, spadaj. Już, czekaj, idę Shreku, idę. Oni coś gadają o czymś, o czym chodzi? Jaki zupy, co? Co zupę ze mnie zrobi? Nie, co chodzi? To jest to, widzowie, to było ja tam... O co chodzi tu z tą zupą? Co jest grane? Proszę cię, Shreku, ty najgorszy, ja cię nie mogę. Ale to jest ważne, że bzyku żyje, czyli mogę go uratować, czekajcie, idę za nim. Idą tam na górę. Wiecie co, ja mam plany, ja strącę Shreka i uwolnię bzyka. Mam nadzieję, że ta zupa... O nie, co ten Shrek? Nie, jaka zupa? Zaraz smakuje każdemu. Nie, ej, czekajcie, widzowie, czy
Czy wy widzicie to, co ja? Bzyku mnie zobaczył, bzyku mnie zobaczył, bzyku mnie zobaczył, bzyku mnie zobaczył, dobra, on wie, on wie, on wie. Nie rób mi tego, ja naprawdę, poczekaj, porozmawiajmy, dobra? Zastanówmy się, może jakieś życzenie mi dasz jedno, co? Musimy poskradać i uwolnimy go, uwolnimy go. No może jakieś, niech on przeciąga, niech przeciąga, niech przeciąga, co to jest za gar w ogóle? Może byś mi coś dał, może jakieś przyprawy, żebym był smaczniejszy, co? Dobra, idziemy powoli do góry, powoli do góry. Nie, nic z tych rzeczy, nie, proszę cię, tak być nie może. O nie, błagam cię, co jest grane, co jest grane, dobra, czekajcie, muszę tu przejść, tu przejść. No nie, to jest faktycznie ten zielony gulasz. Są tu. Nie ma opcji, o nie, Szreku, dobra, czekaj, uwaga. Nie rób tego, ej, co się stało? Bzyku, uciekaj, szybko, łezono, tu, wiadro robię, skocz do wody, dobra. Szybko, uciekaj, schowajmy się do jakiegoś domku, stary. Dobra, albo do nie wiem, do czego. Szybko, tu, chodź za mną, tu się schowaj, chodź, dobra. Jezu, uratowałem cię, Boże, ty żyjesz. Cicho, bo on będzie nas szukał. Przekopałem przejście, stary, będziemy mogli stąd uciec. Możemy stąd uciec. Ja cię kręcę. Dobra, musimy go zlokalizować, gdzie on jest, jak go zobaczysz, to mów. Nie mam pojęcia, ale słuchaj, nie, my tutaj postujmy, czekaj, musisz mi wyjaśnić mega dużo spraw. O co ja mam ci wyjaśnić, chłopie, to ty mi musisz wyjaśnić, dlaczego tutaj tak długo byłeś. Nie, posłuchaj, nie, to ty mi było, nie, czemu ty mnie nie uratowałeś? Ja próbowałem przez cały czas, ty wiesz, ile się rzeczy wydarzyło poza tym miejscem tutaj, ja ciągle wiedziałem, że gdzieś tu żyjesz. Dobra, chodź, idziemy, nie możemy tutaj przybywać zbyt długo, musimy zlokalizować, gdzie on jest i musimy uciec, bo on... On jest coś przy garze, mi się wydaje, że on ma problem. Ale nie, myślę, że on by nas gonił, gdyby, no przecież zobaczył ten, że cię odbiłem. Dobra, musimy się schować gdzieś, dobra. Nie, to nie jest bezpieczne, tu jest ta spiżarnia. Ale ja go nie widzę nigdzie, musimy... Dobra, chodź powoli, chodź za mną. Tu. Dobra. Chodź, wyjście jest za tym drzewem, nie wychodzimy tym drzewem, może czekać. Ja mam tajne przejście, chodź. Chodź tutaj. I on nas nie znajdzie tędy, jak wyjdziemy. Chodź. Tu. Koniec, dobra, ja sam wychodzę w tej chwili. Chodź. Ja to zamuruję, żeby tutaj on nie widział, że ten, dobra. I teraz uwaga, musimy zrobić dobrą akcję, uwaga. Wypływaj. O nie, to jest tak wolno się wypływa. Tak wolno. O nie, musiałem dać ją wyżej. Musiałem dać ją wyżej, ale dobra, teraz chyba wypłyniemy na maksa. Dobra, teraz. Tak, jest noc. Uważaj. Wypłynąłeś, dobra, muruję to. Chodź, wracamy z powrotem. Idziemy. Dobra, tylko słuchaj, to nie jest koniec problemów, wiesz o tym? Jak to? Bo Shrek to jest jeden problem, drugi jest teraz przed naszym domem. Tu jest Slenderman gdzieś, chłopie. Czekaj, ja szybko wiesz. O, jest łódka. Jaki Slenderman? No właśnie, ty nic nie wiesz, to jest. Dobra, szybko, wsiadaj. Tu, patrz przed nami, ej, co się pokazuje. Ej, co się stało z tą wyspą? Ja cię kręcę, Slendermanią przejął, nie jest dobrze. No, nie, ale dobra, ale najważniejsze, że już jesteś, to jest najważniejsze, stary, tu nie ma, to już dobra, wali się całą resztę. Ja cię kręcę, ale teraz... szybcą, szczerze, dzięki wielkie za ten ratunek, to byłby koniec, jak ja bym po prostu nie został uratowany, ja bym został rzucony naprawdę do garu, bo mi się aż śniło, że co ja do garu zostałem wrzucony. Ja myślałem, że to już jest koniec, że zostałem wrzucony do garu, zostałem zjedzony, została ze mnie zrobiona. Zostaw tą łódkę, po co ją bierzesz? Się przyda. No w sumie nie wiem. Ej, dobra, szybko, uciekamy. Chodź, wchodzimy do domu. Musisz... Nie? Ej, widzisz? No, czekaj, co? Muszę cię uderzyć, bo to nie jest sen. Uderz to mnie, nie jest sen, to nie jest sen, no uratowałem cię, jest dobrze. Jest dobrze, ale dobra, chodź teraz tutaj do tego, do domu. Widzisz, wszystko się zmieniło na Halloweenowe, to ten Slenderman się rozstawiał. O co chodzi? WTF? Ile tu jest domków? Tak, ale to, tak, no widzisz, tu się mega dużo pozmieniało, tylko ty byłeś ostatni raz. I bardzo ważna sprawa, nie ma twojego pokoju już. Co się stało? No dobra, żartowałem, chodź. Marysia jest zatrudniona, nie wiem, czy ją widziałeś, a ty ją chyba zatrudniałeś jeszcze w ogóle. Dobra, nieważne, dobra, ja się cieszę, jesteś uratowany, dobra, bzyku, jest sukces, że tak powiem, piątka. Ale czekaj, piątka jest na sukces. Piątka. Nie, dobra, piąteczka. Piątka. Dobra, jest piąteczka, dobra. Jest twój pokój, możesz się rozgościć. Nie masz pojęcia, ile ja tam siedziałem, ja naprawdę tydzień, dwa byłem zamknięty w tym przeklętym więzieniu. Ja wiem, ale ja próbowałem, ja tam byłem wiele razy, Szereg mi nawet próbował wcisnąć kit, że ty już jesteś ugotowany, ale ja mu mówiłem, że... Co? Ej, to był pomysł, żeby napisać, że coś jest nieposprzątane do tego, że w tym Szreku, coś tego... Co jest? Szrek, ktoś pisze, ej, nigdy. Nigdy? Tam, gnidy, czekam. A gnidy? Na mój Szrek, czekaj. Szrek jest on jest tu, przyszedł tu? Szrek, pokaż. O nie, tu jest Szrek! Ja cię kręcę, Szrek. Ej, szybko, ty masz coś do obrony. Szrek, ja nie wiem, co, Slenderman jest, no powinien się go bać.
Ej, on idzie tu, on idzie tu, on idzie tu, on idzie tu, uciekaj, 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 uciekaj. Do wioski jakoś. Ale wiesz, to jest podejrzane, że Slenderman tutaj gdzieś jest, on może go nie zauważył. Ej, jak on go zauważy, to możesz obstrać zbroję i ucieknie. Może on jest w filmie jakąś, on jest tak zdenerwowany. Shrek, halo, widzisz co tam jest? Tam jest wyspa Slendermana, nie wiem czy ty chcesz tutaj przebywać. Faktycznie, zobacz co? U niej to jest. O, zauważył, nie zwrócił uwagi wcześniej. Nie zwrócił uwagi. Ja bym na twoim miejscu wracał do swojej nory, wiesz? Ja bym na twoim miejscu tam wracał. Czekaj, ja go wyganiam stąd. O ty dobra, strzelaj mu z łuku, czekaj, masz jeszcze, masz jakiś... No właśnie nie, mam tylko jeden łuk. Ale nie mogę trafić, bo jest daleko. Czy gdzie on idzie? Ej, nie, on idzie do kowala. Czekaj, chodź tam szybko. My musimy chyba pomóc kowalowi, czy nie? Skakuj do boku. To nieźle, żeś trafił. Nieważne, ten Shrek robi. Ej, on nam zaraz tutaj zabierze. Nie, ale czekaj, ale papa jest tak zbudowany, że jak mu papa i wybombi bombę, to przecież. Zresztą będzie tańczył. 3 dni bez muzyki będzie. O nie, on się uzbroił! Papa go uzbroił! Dobra, zagraził mu chyba. Nie. Biegnie za nami, dobra. Nie, uderzył mnie, dobra, szybko uciekam. Dobra, dostał, ale ja też dostałem, dobra. Ale dobra. Ja może na wyspę Slendermana, nie wiem, cokolwiek, nie, chodź do domu. Szybko. Zamykaj drzwi, on się nie zmieści, on jest za grubym. Tak, to prawda, no. Czekaj, gdzie on jest? Zgubiłem go. Nie wiem, on gdzieś, no dobra, on poszedł, on się chyba przestraszył tej wyspy. Tak, on tam jest gdzieś. Dobra, on widzi, że nie ma z nami szans, ale wiesz co, on się boi, że Slenderman tu gdzieś przyjdzie. Dobra, strzelam do niego. Wracaj z powrotem, skąd przyszedłeś? Wariacie. I stąd ty Shreku jeden najgorszy, ty! Co jest? Co ty Shreku, no? No, co ty chcesz? Zaraz tam przyjdę? No, zapraszam. Nie, przyjdziesz tam. Ja ci dam też Shreku, gdyby nie ten Slenderman. O nie, ej, faktycznie Szczypco, to byś już nie żył. Ej, też Slenderman to jest dobry, czy on jest zły? No właśnie, ten Slenderman jest po to, żeby pokonać tego Shreka, ale czemu nie bijesz? Przepraszam, no. Chodź, schowajmy się, wtedy ten Shrek nam nic nie zrobi. Chodź, tu, Marysia, pilnuj tutaj. Marysia, kto jest? To jest jakaś sprzątaczka, widzę, tak? Ona tu sprząta. A ty ile, ty jej płacisz dobrze w ogóle? Ona tam jest zatrudniona? Diamenty jakieś dostaje, czy nie? Czy jest za darmo tutaj pracuje? ona na stażu jest. A, czyli się uczy dopiero, no dobra, może być mi. Tak. Co to jest, ja tego pierwszy raz widzę jest, w tym ogrodzie, to jest ogród botaniczny nas tutaj, dobra, nieważne, Bzyku, najważniejsze jest to, że jesteś uratowany i że jesteś w końcu z powrotem tutaj w tym domu. Prawda.